Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na iście świąteczne danie, chociaż związane bardziej z Wielkanocą niż ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. A będzie to żurek staropolski. Przepis na zwykły żurek możecie już znaleźć na www.kotlet.tv. Ale dzisiaj chciałabym Was zachęcić do przygotowania żurku, który sprawdzi się też na stole wigilijnym, a to dlatego, że jest to żurek z grzybami. Bardzo aromatyczny, bardzo smaczny i jestem pewna, że posmakuje również Waszym gościom. Dlatego dla odmiany zachęcam Was do przygotowania tej wersji żurku. A po więcej przepisów, jak zawsze zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia boczku na mniejsze kawałki. Następnie do garnka dodaję namoczone grzyby oraz dodaję do tego dość sporo gruboziarnistego pieprzu i troszkę soli. Zostawiam do gotowania, aż grzyby i boczek wyraźnie puszczą aromat. Następnie odławiam boczek i grzyby. Dodaję do tego zakwas do żurku lub barszczu białego. Przepis znajdziecie oczywiście na stronie Kotlet TV. Następnie wrzucam 2 lub 3 rozgniecione ząbki czosnku, dodaję listki laurowe, wsypuję dość sporo majeranku, jeszcze troszeczkę dodaję soli do smaku, a także pieprzu i wszystko dokładnie mieszam. Zostawiam do gotowania, a następnie boczek oraz grzyby kroję na mniejsze części. Dodaję do zupy i zostawiam do gotowania. Na koniec całość zabieram śmietanką lub mlekiem. Do miseczek nakładam ugotowane na twardo jajko, a następnie nakładam zupę. Całość jest bardzo aromatyczna i bardzo smaczna. Z wierzchu możecie udekorować zupę świeżą nawką pietruszki lub innymi ziołami. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam jak zawsze na stronę www.kotlet.tv.